Witam serdecznie przy moim kompostowniku. Dziś zaplanowałam sobie, że przerzucę kompost, a po zimie przydałoby go się napowietrzyć. Do niego dołożę trochę materii zielonej, żeby podnieść mu temperaturę, obudzić go, niech działa. Robiłam porządki z trawnikiem, więc trochę mam tej materii zielonej, czyli azotu. No i jeszcze troszeczkę obornika dodam. No i teraz, kochani, z bliska Wam pokażę ogólnie, jakie mam plany. Plan mam taki, że z tej komory muszę tą świeżą zawartość przełożyć na taczkę, a resztę na zewnątrz, bo muszę zwolnić tą komorę, żebym mogła ten swój kompost przerzucić i go napowietrzyć. On był zakładany we wrześniu, tak jesienią. No i zobaczcie, jaki piękny już jest. No, parę miesięcy dosłownie. I chcę go właśnie napowietrzyć i go przerzucę właśnie do tej komory. A tą zawartość właśnie z tej taczki wrzucę do tej komory i będę uzupełniała. Ten natomiast do niego to tylko dołożę trawę zieloną, żeby go troszeczkę jeszcze pobudzić, żeby bardziej się przerabiał. I to będzie na tyle. Właśnie mam tu przygotowaną tą trawę. Mam tu jeszcze obornik przygotowany, taki od kur, taki mocno przerobiony, fajny jest. No. I to tyle będzie, kochani. Jeżeli macie ochotę popatrzeć, jak ja pracuję, to serdecznie zapraszam. Dla mnie to nie jest ciężka praca, przerzucanie kompostownika, ponieważ ja lubię to robić. Nie mam takiej spiny, że w przeciągu 15 minut muszę to zrobić. No i przede wszystkim dużym plusem jest to, że cokolwiek wyrzucam, to staram się to rozdrabniać, żeby było lżej później przerzucać. Przerzucamy, kochani. No i czas na dżownice. Czy są? No oczywiście, że są. Zobaczcie, jakie życie. Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie. Dżowniczki. Lubię tak sprawdzać, co się przerabia. Wszystko się przerabia powoli. Liście jesienne, makulatura jest zazwyczaj sklejona i dlatego rwę w drobne kawałki. O, bo dżownice uwielbiają ją. O, jest tych dżownic naprawdę. O, to kawałek styropianu. No i dobra, jedziemy dalej.
Kompost został przerzucony. Teraz mam tu taką ściółkę ze słomy. To go delikatnie przykryję, żeby mi nie wysychał. O. I gotowe. Tą ostatnią pryzmę przykryłam kartonem. Jeszcze tu ogarnę i będzie koniec na dziś. Wam, moi mili, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną do końca. Życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się za tydzień w niedzielę. Cześć!